Cześć, dziś mam dla Was prototyp i jest to The Pit. The Pit będzie na Kickstarterze już niedługo i jest to gra w stylu Dungeon Crawler, ale ma tutaj dość specyficzny twist, którego jeszcze ja nie widziałam w tego typu grach, ale jak wiecie, ja we wszystkie gry nie grałam i na pewno taka gra istnieje gdzieś podobna i zaraz tutaj wszyscy mi powiedzą jak bardzo się mylę. Ale The Pit. E, tutaj macie prototyp przed sobą, i to nie jest oczywiście finalna wersja. Tutaj nawet nie jest połowa tego, co w tej grze będzie dostępne. Jest to gra skierowana stricte dla dwóch graczy. Można tutaj w to grać kooperacyjnie, a można też tutaj traktować tę grę. E, jako bardzo negatywną z dużą dawką negatywnej interakcji. I tutaj możemy sobie wybrać właśnie w jakim modu chcemy grać. Jako pierwszą rozgrywkę wszyscy tutaj mówią, żeby właśnie grać w kooperację, a właśnie później można sobie to zmienić, żeby naparzać się też nawzajem. O co chodzi w grze The Pit? Gra ma dwie fazy. W pierwszej fazie, w pierwszych czterech rundach będziemy chodzić po planszy, znajdywać skarby, naparzać się z minionami, czy z mini bosami, żeby dostać więcej punktów, żeby dostać więcej mocy, żeby później w drugiej fazie, w kolejnych czterech rundach tę moc wykorzystać, aby ubić bossa. Jeżeli gramy właśnie w wariant kooperacyjny, no to nie możemy siebie nawzajem naparzać, ale jeżeli gramy właśnie w ten drugi wariant, no to my dla siebie też jesteśmy przeciwnikami. Każdy z graczy otrzymuje taką oto planszetkę, i tutaj mamy różne em, bonusy, które będziemy sobie odkrywać właśnie w, w trakcie gry. Będziemy, to jest takie, jakby em, levelowanie, że będziemy, e, możemy wydać dane punkty, aby dostać kolejne e, bonusy. Tutaj niektóre są połączone, czyli trzeba mieć dany bonus, żeby dostać ten. No i potem mamy tutaj taki super bonus na koniec, i trzeba mieć te wszystkie poprzednie, żeby ten bonus otrzymać. E, na takiej planszetce również mamy nasz znacznik e, życia, ile mamy ataku, obrony i. O ruchu. Dla porównania te dwie planszetki właśnie przyszły w prototypie, także mamy Redex i Arizal i każda z tych postaci również ma swoją talię kart. Ja tu będę Wam pokazywać wszystko właśnie na przykładzie Arizala. To są jego karty i każda z takich kart ma tutaj nazwę takiej karty, jakąś tam grafikę, co nam daje i jej dodatkowa informacja, co taka karta również robi i jakiś tam flavor text na dole. Jeżeli chodzi o Erizela, to jego karty są bardzo proste, jest z reguły, właśnie plus atak, plus obrona. Natomiast jeżeli chodzi o Redeksa, jego karty są zupełnie inne. I moim zdaniem Redek jest trochę bardziej skomplikowany. On tutaj ma jakiś teleport. Także, jeżeli gracie po raz pierwszy i macie kogoś, kto jest mniej ogarnięty w grach, to grałabym Erizelem, a ten, kto bardziej właśnie ogarnia planszówki, mógłby wtedy grać Redexem, bo jednak no, jest to zupełnie inna talia kart. Na samym środku planszy mamy właśnie The Pit, czyli tą dziurę bez dna, z której później właśnie w drugiej fazie pokaże się nasz boss. Ustawienie takiej planszy opiera się na systemie 2D10, czyli rzucamy dwiema kośćmi K10, przez to, że każda plansza ma również właśnie taki, taką podziałkę od 1 do 10, to wiemy, gdzie wszystko się po, po pojawia i w każdej rundzie będziemy tutaj dodawali nowe skarby, nowe, nowe miniony i wszystko będzie tutaj się dynamicznie rozwijało właśnie w każdej rundzie i przez te pierwsze cztery rundy później pojawiają się, nie pojawia się wszystko, nie pojawiają się eventy, pojawiają się tylko skarby, żeby właśnie nie utrudnić tutaj nam tego aż za bardzo, bo też no, nie będzie na to wszystko miejsca, ponieważ każde wydarzenie to jest taka karta i te karty będą pojawiały się właśnie dookoła planszy i będzie, będą na przykład nowe ściany się pojawiały, czy pułapki i takie pułapki wtedy też trzeba właśnie na tą planszę gdzieś wrzucić. No i te karty muszą gdzieś zostać przy tej planszy, żebyśmy wiedzieli właśnie. Na czym tutaj to wszystko polega, także też tu zajmuje trochę miejsca, ale to tylko dzieje się przez pierwsze cztery rundy. Później tych kart już nie dodajemy. W naszej turze będziemy poruszać się po tej planszy i robić różne e, rzeczy. Możemy e, otwierać skrzynie ze skarbami i nawet takie otwieranie skrzyni daje coś, co jest troszeczkę inne niż w e, innych dungeon crawlerach. Podchodzimy do takiej skrzyni i decydujemy, czy chcemy ją zaatakować, czy chcemy ją otworzyć. Jeżeli ją otworzymy. I taka karta, którą dostaniemy, to jest mimik. No to wtedy e, musimy tutaj wykonać to, co taka karta nam e, mówi. Natomiast, jeżeli ją zaatakujemy, no to wtedy, jeżeli jest to mimik, to udaje nam się wtedy ujść z życiem. A oprócz tego, w tych e, oczywiście skrzyniach ze skarbami są rzeczy, rzeczy typu e, różne eliksiry i rzeczy, które nam pomagają w kombacie. I mamy każdy ma miejsce tutaj w swoim plecaku, żeby takie karty mieć i wtedy taką kartę kładziemy tutaj i każdy ma e, jakieś tam e, ulepszenia na przykład broń czy właśnie eliksiry tak jak mówię które pomagają nam w trakcie tej gry. Aby uzyskać punkty mocy, żeby właśnie levelować, trzeba, trzeba tutaj się naparać z tymi bossami. Trzeba jednak atakować wszystko, co widzimy, żeby dostać jak najwięcej punktów. Ponadto tutaj właśnie ta gra polega, że przez pierwsze cztery rundy kumulujemy te punkty, a przez, te, przez tą, no, w tej drugiej fazie będziemy właśnie naparzali się z bossem. Wszystko opiera się na rzucie kośćmi. Kości są fajnie wykonane, mają, są wyżłobione. Bardzo proste symbole, tutaj nie ma z tym rozpoznawaniem ich żadnego problemu. I właśnie każdy rzuca kość i wtedy sprawdzamy, jak to wszystko wypadło tutaj, czy wygraliśmy taką, taki kombat, czy nie. I tak jak mówię, właśnie po tych czterech rundach, w tej pierwszej fazie ta, 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 ta wielka miniatura tej, 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 tej dziury, <grym> Schodzi z planszy. Ona rzeczywiście jest tylko i wyłącznie po to, żeby tutaj na tej planszy ładnie wyglądała. Jest, jest naprawdę ładnie, wygląda, jest naprawdę świetnie zrobiona. Ona z tej planszy znika. A w jej miejsce pojawia się boss, no i też w zależności właśnie z jakim bosem gramy, taki taki boss pojawi się właśnie na środku tej planszy. Każdy bos ma również właśnie swoją planszetkę, która ma wyjaśnione jego akcje. Moim zdaniem te planszetki są troszeczkę za bardzo naszpikowane informacjami, jest tego strasznie dużo. A z kolei niektórych informacji, których szukamy na tych planszetkach, nie ma. Także moim zdaniem to jest coś do poprawy. No i gra kończy się po tych ośmiu rundach i w zależności od tego, czy pokonamy tego bossa, czy wos boss pokona nas, sprawdzamy kto wygrał. Jeżeli gramy w wariant e, kooperacyjny, no to właśnie wtedy albo wygrywamy, albo nie. Jeżeli gramy w normalny wariant, no to na końcu też liczymy punkty um, za, za to, ile tam ubiliśmy tych mini bossów po drodze. No i osoba z większą liczbą punktów wygrywa. Um, za każdym razem, kiedy Jesteśmy pokonani przez naszego przeciwnika. Czy, czy właśnie przez bossa, czy przez mini minibossa, to mamy tutaj punkt, do którego wracamy na planszy, to nie jest gra, gdzie jest sudden death, czyli nie umieramy, tylko po prostu się pojawiamy na nowo w naszym kąciku, gdzie jesteśmy bezpieczni i z tamtego kącika później a, znów atakujemy. Jeżeli chodzi o wykonanie, no to tutaj wiadomo, jest to prototyp i o tym nie zapominajmy, chociaż e, ja oczywiście mam swoje uwagi, jeżeli o to tutaj chodzi. E, tak jak wspominam, planszetki bossów są strasznie naszpikowane informacjami i trudno je, się rozczytać na nich, a jeżeli chodzi chodzi o i gracza, no to z kolei chciałabym mieć tam trochę więcej informacji na, na ich temat, na przykład jakie bonusy y, odblokowujemy y, płacąc za to, bo widzę, że muszę zapłacić dwa punkty, czy cztery punkty na przykład za to, to są właśnie te takie y, Kawałki obok, tego żółtego obok. Ale co to są za bonusy, to tutaj mi nic o tym nie mówi, więc musiałabym sobie gdzieś to sprawdzić. Także wolałabym, żeby to było napisane na planszetce. Również jest ta pomoc gracza, no ale ta pomoc gracza ma wielką, wielki font i mogło to być zupełnie inaczej zrobione bo mogło być trochę więcej opisane na tym, co tutaj się dzieje. Mogła być faza potworów opisana, gdzie taka faza wiemy, że istnieje, ale też nie wiemy do końca, co w niej się dzieje. Bo nie jest to opisane właśnie na takiej pomocy gracza, więc mam nadzieję, że to też będzie zmienione. Ale jeżeli chodzi o całą resztę, to jest naprawdę wszystko wykonane bardzo fajnie. Nawet te miniaturki tutaj, tych minibosów, które oczywiście są tylko wydrukowane, są świetne. No, nie wspomnę już nawet o tych miniaturach. Chciałabym je bardzo pomalować. Chociaż moją ulubioną jest ta totalnie bezużyteczna miniatura, właśnie tej dziury na środku, ale fajnie byłoby to mieć gdzieś pomalowane. To może być nawet sto, jak na coś. Tej poczekajcie, mam taką lampę. No czy to nie wygląda super? Sto jak na lampę. Ale teraz wymyśliłam, co nie? Nieważne. W każdym razie, takie coś na środku. Fajnie by to wyglądało, ale jest bezużyteczne. Kości są fajnie zrobione, na kartach są e, grafiki, wszystko jest tutaj też właśnie finalne, tutaj nie ma pustych kart, gdzie gdzieś tam oczekujemy na jakieś e, grafiki, także to jest naprawdę zrobione na bardzo wysokim poziomie, jeżeli właśnie chodzi o prototyp. E, Kolejna rzecz, która mi się też nie podoba, to nie podoba mi się to jak ta plansza jest zbudowana. Oczywiście każdy z graczy będzie miał swoją planszetkę taką, także każdy w zależności od tego ile odblokują takich postaci, tyle takich planszetek różnych będzie. Ale też nie podoba mi się właśnie jak ta plansza główna wygląda. To mi się bardzo nie podoba. Nie podobają mi się nie podoba mi się to, że na przykład to jest do góry nogami, że każdy siedzi jakby po swojej stronie plansza, ale tam to jest do góry nogami. Dlaczego? Dlaczego to nie mogłoby być odwrócone? Szybko mówię, bo się stresuję, bo nie, nie podoba mi jak mi się rzeczy, ja muszę o tym mówić, a nie lubię mówić o rzeczach, które mi się nie podobają, um, to może przejdźmy do tego, co mi się podoba. Jeżeli chodzi o atmosferę tej gry, to bardzo mi się podoba, bo możemy wtedy, um, możemy wybrać, czy chcemy właśnie grać jako kooperacja my przeciwko grze, czy chcemy właśnie naparzać się też nawzajem, ale to, ta gra nie jest prosta. To jest gra, w której jest sporo zasad, która może się wydawać trochę przekombinowana, i um, no, nie, nie ukrywam, że nam też trochę zajęło ogarnięcie tych zasad. Um, I tu na pewno też będę dawała feedback, jeżeli właśnie o to chodzi, jak te zasady są napisane, bo są strasznie właśnie e, rozrzucone po tej, e, po tej instrukcji, żeby wszystko znaleźć, trzeba rzeczywiście się naszukać. Um, także to by mogło być też tutaj ulepszone. I no jest gra, która właśnie opiera się, wiele w tej grze opiera się na tych rzucach, rzucach kośćmi i właśnie ustawianiu tego wszystkiego na planszy. Czyli jeżeli komuś, jeżeli ktoś nie lubi czegoś takiego, jeżeli ktoś woli mieć coś ustawione już tak, za każdym razem tak samo, bo jest to szybsze, jest to prostsze, no to to nie jest gra dla was. Jeżeli lubicie, na przykład tak jak jest to w Dungeons and Dragons, czy jeżeli lubicie być tym D'M czy GM, czy Kim kto ustawia właśnie takie plansze, to no nie ma tutaj z tym problemu, bo nie jest tutaj tego aż tak wiele. Ale żeby ustawić pierwszą rozgrywkę, no trochę nam to zajęło. Dlatego są też te kolorowe znaczniki, które oznaczają różne rzeczy, i one są wszystkie opisane na pomocy tutaj gracza. To jest kolejna pomoc gracza, bo każdy ma, każdy ma swoją. Gdzie są właśnie opisane te bonusy, no i każdy też ma jeszcze taką pomoc, gdzie opisane są wszystkie pułapki i tak dalej, właśnie te żetony, no ale nikt tego nie spamięta, więc to też mogłoby być jakoś lepiej zrobione. Nie wiem, czy te kostki mogły wtedy nie być kostkami, tylko żetonami, żeby było wiadomo o co chodzi, ale jest, no jest tutaj dużo do zapamiętania. Ale patrząc na pozytywy, to jest to gra, która jest zupełnie inna niż wszystko, w co graliśmy do tej pory, jeżeli chodzi właśnie o takie dungeon crawlery fajny motyw z tym, że no najpierw musimy gdzieś zebrać jakąś moc, a później możemy się dopiero naparzać z tym bosem. Um. Fajne jest to, że możemy właśnie grać kooperacja albo właśnie jako normalna gra jeden na jednego. I oprócz tego, że trzeba pokonać tego bossa, my też wtedy chcemy zebrać jak najwięcej punktów. Nie trzeba się w tej grze zabijać, nie trzeba tutaj rzeczywiście iść na siebie z nożami, ale no, najwięcej punktów na koniec gry wygra. Także chcemy trochę bardziej pokonać więcej bossów niż nasz przeciwnik, na przykład pokonać więcej minionów, zebrać więcej rzeczy, żeby mieć tych punktów na koniec. Koniec gry. Więcej. Gra jest regrywalna i to tutaj jest duży plus, że właśnie będziemy mieli też różne, różne postacie i każda talia jest inna, każda postać jest zupełnie inna, więc tutaj jest naprawdę bardzo duży plus, jeżeli właśnie o to chodzi, o tę regrywalność, tutaj no nie oszczędzili na tym, no i też będzie dużo więcej bossów um, w tej grze. Także jeżeli jest to coś, co was interesuje, jeżeli lubicie Dungeon Crawler, jeżeli chcecie grę dwuosobową, która jest no bardzo unikatowa, bo jeszcze naprawdę nie spotkałam się z czymś takim, to jest do Dłuższa rozgrywka, tutaj nie oszukujmy się, będziemy siedzieli przy tym stole. Pewnie około dwóch godzin, żeby taką grę e, rozegrać. Wiadomo, za każdym razem jest te osiem rund, ale no, na samym początku to będzie trwało dużo dłużej, żeby właśnie ogarnąć te wszystkie zasady. Ale jeżeli chcecie gry, która właśnie w ten sposób się prezentuje na stole, która e, daje właśnie tę możliwość grania jeden na jeden, ale też właśnie możliwość grania jako kooperację, to The Pit jest czymś, na co powinniście zwrócić uwagę. Gra będzie na Kickstarterze już niedługo. A link do kampanii znajdziecie pod spodem. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. Na razie.